postanowiłam, że nagram dla Was filmik typu follow me around, czyli spędzicie ze mną jeden dzień, ponieważ mam kilka rzeczy do zrobienia i myślę, że taki film może być dla Was ciekawy, a ja sama wiem, że bardzo lubię takie filmy oglądać, tak więc widzicie mnie w ogóle w stanie dramatycznym, porannym. Chyba trochę za długo spałam, bo mam tak spuchnięte oczy, że po prostu nie mogę. No, ale mam nadzieję, że zaraz się to jakoś wyrówna. Teraz idę sobie zrobić jakieś śniadanie. Potem muszę jechać na pocztę. Jeszcze muszę wejść chyba do Rossmana też. No i spotykam się z Karoliną i zobaczymy, co to będzie. No najpierw muszę te rzeczy, które mam na poczcie, spakować, tak więc jest kilka rzeczy do zrobienia, ale najpierw zacznijmy może od śniadania. To jest moje dzisiejsze śniadanie, czyli ciemne pieczywo, mój ulubiony pasztet i pomidorki. No i moja kawa, bo bez kawy to nie dałabym rady niestety przeżyć dnia. Tak więc, ale ona jest taka lekka, tylko z makiem. Ja nie piję ciemnej, mocnej kawy, bo jakoś mi nie przeszkadza, nie lubię też szmielonej. Lubię kawę z ekspresu, ale niestety nie mam ekspresu. Tak więc... O, sorki. Tak więc zwykła kawa rozpuszczalna z mlekiem. A tutaj się ładuje dla Was filmik, który będzie za 10 minut gotowy, więc wrzucę Wam linka na fejsa, będziecie sobie mogli obejrzeć. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dobrze, ogarnęłam trochę twarz, bo po prostu wyglądałam strasznie, ale już jest trochę lepiej, zjadłam śniadanie. Kawa jest wypita w połowie, jakoś mi dzisiaj nie idzie, nie wiem czemu, w ogóle wszystko jakoś tak jest jak po grudzie. Ale nieważne, ubrałam się, mam na sobie swoją ulubioną bluzkę z dziewczynką, Tell Me Little Lies, ona jest taka śmieszna. Także no, ja też jestem jak mała dziewczynka, pomimo 28 prawie lat, ale pomijmy to. Cały czas mi Wasze komentarze spływają, widzę, że widzę, że się konkurs cieszy dużą popularnością, co mnie również bardzo cieszy, że chcecie ten mój lakier dostać. Tak więc no, biorę się teraz za pakowanie kilku przesyłek, ponieważ właśnie chcę iść na pocztę, żeby jeszcze zdążyć przed 14, bo potem jestem umówiona z Karoliną, więc biorę się za pakowanie i za trochę do Was wracam. To jest nietypowa odsłona tagu, co mam w swojej torebce. Tak wygląda moja torebka, idę na pocztę, zapakowałam kilka rzeczy, wysyłam kilka lakierów swoich do różnych osób i właśnie muszę teraz szybciutko pędzić na pocztę, bo już mi niewiele czasu zostało, a jestem w czarnej dół. Jakoś dzisiaj mi to wszystko nie idzie, widzicie. Chciałam Wam nagrać ciekawy dzień, a będzie po prostu jakoś tak, ja nie wiem. No ale cóż, dobrze, idziemy na pocztę. Nie sądzę, żebym na poczcie nagrywała. Nie wiem, jak będzie z nagrywaniem w trasie, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie w każdym razie się zbieram. To jest moja zapakowana torebka i jedziemy na pocztę. Teraz kierunek poczta, więc muszę iść do metra, pojedziemy na pocztę, a potem jeżeli będę jeszcze miała czas, to skoczymy do Rossmana, bo mi się dosłownie dwie rzeczy, znaczy nie mogę znaleźć swojej pęsety do wyrywania brwi i muszę ją po prostu kupić nową, bo inaczej zarosnę jak dziki agrest. No i oprócz tego jeszcze muszę kupić dezodorant, tak więc mam nadzieję, że się uda, to Wam pokażę mini haul na koniec dnia.
długim i intensywnym dniu. Wracam do domu pod górkę, więc zziajana. Na poczcie oczywiście była masakryczna kolejka, więc ledwo zdążyłam, Boże, jak tu ciemno, ledwo zdążyłam, żeby wszystko załatwić i nie miałam czasu, żeby wyjść do Rossmana. Najbliżej stacji była drogeria Natura, więc poszłam do Natury. I tak naprawdę jak dojdę do domu, to wam pokażę, co kupiłam, bo są dosłownie dwie rzeczy, które planowałam. I oczywiście spotkałam się z, tak jak wam mówiłam, z Karoliną, więc zaraz zobaczycie właśnie filmik króciutki z tego spotkania. Zmiana scenerii teraz mała, ponieważ jestem w planie B przy placu Zbawiciela i tak jak wam mówiłam, mam gościa. Dzień dobry, poznajecie tą panią? Cześć! Więc siedzimy sobie z Karolą tutaj właśnie i się troszeczkę piwkujemy. Byłyśmy w kinie na filmie. Ale nam się, bo główna bohaterka nam się nie podobała, tak? Była więc okropna, była po prostu niezdecydowana i okropna. Nazwij ją jednym słowem. Wyglądała jak dzieciak. No, także na takim filmie byłyśmy, o. Więc jakby coś to... Mamy taki piękny zwyczaj, że w poniedziałki chodzimy do kina, bo jest za 8 zł w Lunie. Tak. I to jest, uważam, bardzo fajna okazja, bo możemy sobie za grosze tak naprawdę coś obejrzeć. Poprzednim razem było fajnie, bo byliśmy na Kochankach z Księżyca i film był mega wykręcony i był naprawdę spoko. No, był piękny, naprawdę był piękny. A tutaj wkurzała mnie tak w ogóle bohaterka. Miałam ochotę jej powiedzieć: ogarnij się dziewczyno, obejrzyj Dema i się ogarnij. Także no, my się teraz same będziemy ogarniać, a ja jeszcze wrócę do was z wieczorem i opowiem wam, jak generalnie to wszystko po kolei wyglądało. Tak więc żegnamy Karolinę i pa, pa. Domu, więc już mogę dokończyć swoją myśl przewodnią. Tak więc jak widzieliście, spotkałam się z Karoliną. Nie miałam okazji być w Rossmanie. Znaczy miałam okazję, potem byłyśmy z Karoliną w Rossmanie, ale zakupy tak naprawdę, te moje zaplanowane, zrobiłam w Naturze. Kupiłam dwie rzeczy, tak jak planowałam, to o czym wam mówiłam, czyli... już nie szeleszczę, przepraszam. Kupiłam sobie taką sexy laskę z Tonegala. Pensola mi po prostu gdzieś zginęła i boję się, że już mam brwi zarośnięte i muszę coś z nimi zrobić, a nie mam ich czym wyrwać, dlatego kupiłam nową. I wróciłam też do mojego klasyku, czyli do dezodorantu z Rexona. No i to są całe moje wielkie zakupy z dnia dzisiejszego. Tak więc teraz sobie tak naprawdę posiedzę jeszcze trochę, napiję się pewnie czegoś. Może zjem jakieś jabłko, posiedzę na YouTubie i poogarniam wasze komentarze, które pojawiły się do dzisiejszego filmu. Oczywiście te konkursowe zostawię, natomiast jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakichś pytań. No i muszę też wszystkie odblokować, bo są jeszcze niepozaakceptowane. Zobaczę też, czy nie ma jakichś nowych maili z zapytaniami. W ogóle obczajcie, jak po całym dniu wygląda mój makijaż. Dramat. Cały tusz mi się osypał. Właśnie tak więc tutaj Rimmel Glamize. Tutaj mam. Tak więc Rimmel Glamize ten Day Tonight nie zdał próby trwałości, bo mam po prostu, zobaczcie, jaki dramat pod oczami. Tak więc no, eyeliner też mi się wytarł, to też był Rimmel. Ma bardzo ładny kolor, to jest taki brązowy, ten w takim, on jest żelowy, ale ma właśnie taką formę, że wygląda jak w kałamarzu. Generalnie forma aplikacji bardzo mi się podoba, ale niestety żaden z tych kosmetyków nie jest aż tak trwały, jakbym chciała, bo może mój dzień był jakiś zły. Zobaczymy, będę jeszcze testować i dam wam znać. No i cóż, to w zasadzie tak wyglądał dzień ze mną. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się na śmierć. Ale generalnie raczej nic takiego bardzo ciekawego i jakiegoś takiego ekscytującego chyba w życiu żadnego z nas się tak często nie dzieje. Więc pokazałam wam taki standardowy dzień, w którym w miarę dużo się dzieje i nie siedzę cały czas w domu i się nie lenię, bo pokazywanie czegoś takiego to już w ogóle byłoby bez sensu. Tak więc no, to by było wszystko. Ja zaraz
ogarniam się i spędzę sobie ten wieczór przy świeczce, zmyję makijaż, wypiję sobie coś ciepłego. A wy dajcie znać, jak wam się podoba taki rodzaj filmików u mnie. Może wtedy, jeżeli będzie wam się podobał, pomyślę nad nagraniem następnego. A dzisiaj już dziękuję wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!